Zawadzki, Błaszczyk, Kalinowski, Bejnarowicz, Bieńkowski i Rzepka. Te nazwiska znalazły się pod projektem uchwały grupy radnych w sprawie przystąpienia do zmian w planie zagospodarowania, zmian, o które wielokrotnie wnosił właściciel terenu. Jest to projekt uchwały wynikiem rozmów i dyskusji, i nawet w pewnym sensie nie boję się powiedzieć, użyć słowa negocjacji z inwestorem. Co takiego się zmieniło? Dopytywał podczas posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej Krzysztof Plewko. Do tej pory inwestor nie znajdował wśród radnych zrozumienia. Dotychczas prezydent miasta realizował wnioski zainteresowanego, ale proponował Radzie Miasta objęcie zmianami większego obszaru, co oczywiście nie zyskiwało uznania Rady. Dlatego grupa radnych, przychylając się do wniosku zainteresowanego, proponuje, żeby procedurę planistyczną z pełnymi jej konsekwencjami uruchomić wyłącznie dla obszaru, o który wnosi właściciel nieruchomości. Sklepy PSS Jedność przy ulicy Chopina ma zostać niezmieniony, ma wycofać linię zabudowy w tym sensie, że nie ma być tej zabudowy pierzejowej. Mówiąc wprost, przestały istnieć argumenty, które blokowałyby rozbudowę tego obiektu czy unowocześnieniu tego obiektu dla tego właściciela nieruchomości. Czyli argumenty o zwiększeniu zabudowy już nie są argumentami, przynajmniej dla wnioskodawców. Dla części radnych są ciągle niezwykle istotne. Mamy tam specyficzną zabudowę, że tak powiem, ostatnią w tym obszarze uzdrowiska i powstanie na narożniku budynku, który będzie miał parametry znacznie przewyższające pozostałe budynki, przewyższające swoją wysokością, intensywnością zabudowy pozostałe sąsiednie budynki, no tak powiem, na zawsze zmieni po prostu wygląd tego regionu, co jest, uważam, szkodą dla miasta, dla strefy uzdrowiskowej. Czyli jeżeli my przyjmiemy w tej chwili, powiedzmy, dla dwóch działek możliwość takiej zabudowy, to następne działki ktoś wykupi i też będzie mógł się starać o wydanie warunków właśnie zabudowy takich, a nie innych. Teraz maksymalna powierzchnia zabudowy działki to 30%, zieleń musi stanowić 60%. Maksymalna wysokość zabudowy to 3 kondygnacje, czyli 12 metrów. Rozpoczęcie prac planistycznych miałoby spowodować zwiększenie tych parametrów. Jest to uchwała inicjująca i tak naprawdę jaka będzie wysokość zabudowy tego terenu, zdecyduje kolejna uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego po zapoznaniu się z tym projektem uchwały uważam, że procedurę należałoby rozpocząć. To nie jest tylko inicjująca, bo ona rozpoczyna prace, które będą kosztowały, my poniesiemy koszty, czyli mieszkańcy, i nawet jak później tego nie przyjmiemy, to te koszty zostały poniesione. Umowa inicjująca też ma pewne zasady i też trzeba się nad nią zastanowić. Karolina Szarłata-Woźniak przypomniała, że to studium umożliwiające 50% zabudowy jest furtką, z której chcą korzystać właściciele tych działek, dla których ten procent jest niższy, a z kolei na zmianę w studium radni się wcześniej nie zdecydowali. Ja przypominam, że tam jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to nie jest teren bez planu. I otwarcie procedury planistycznej zawsze, kiedy się dzieje na wniosek właściciela, to mamy w nim napisane, o co ten właściciel wnioskuje, więc my wiemy, w jakim kierunku te zmiany miałyby podążać, czyli wzrost intensywności zabudowy i wysokości zabudowy. My jesteśmy komisją uzdrowiskową. My mamy pamiętać o tym, że my mamy dbać o to uzdrowisko i to na nas ciąży odpowiedzialność. I teraz takie głosowanie, takie prace na tak mocną, gęstą zabudowę to jest po prostu coś niebywałego. Ale większość radnych Komisji Uzdrowiskowej, a także Komisji Komunalnej zgodziła się na taką uchwałę. Co ciekawe, ci pierwsi wiedzieli już, że sprzeciw wobec zwiększenia zabudowy na dwóch działkach w obrębie ulic Sikorskiego, Kołłątaja i Chopina oprotestowali mieszkańcy sąsiednich budynków. Projekt uchwały znajduje się w porządku obrad jutrzejszej sesji Rady Miasta.